lubię czytać książki drogi i książki, które mają taki rys psychologiczny. Poleciłabym innym Alchemika, bo dla mnie osobiście ta książka ma niezwykłą wartość. Nie mam jakiejś tam wybranej grupy, szczególnie książki, które lubię, ale ostatnio zakochałam się w Segalu. Przeczytałam wszystkie jego książki i tutaj mogę Wam powiedzieć, że szczególnie jedna mnie zafascynowała, a jej tytuł to są Akty Wiary. Wspaniała książka. Nie jest to, tak jak może tytuł sam mówić, jakaś tam szczególnie o wierze, ale tam bohaterowie właśnie przeżywają rozterki związane z różnymi wiarami. Czytam też inne książki, uwielbiam też Archera. Poleciłabym te Akty Wiary właśnie Segala. To bym bardzo poleciła. Przepiękna, przewspaniała książka dla każdego. Uwielbiam czytać, jak jestem szczególnie jeszcze zdenerwowana, powracać do książki W pustyni i w puszczy. Biografie, autobiografie to jest takie, że się dowiadujemy o innych fajnych rzeczy. Ostatnio to autobiografia Horowica, takiego najwybitniejszego uważam polskiego fotografa w ogóle. Ale również dla relaksu lubię kryminały, których nie znosi mój mąż i się dziwi, jak to można czytać. Więc ostatnio, co pochłonęłam, to może nie tyle kryminał, co thriller szpiegowski. Takiego pana, który w 2007 odszedł na polskiego szpiega, pułkownika, pod pseudonimem pisze. Ukazały się ostatnio jego trzy opasłe tomiska, takie tomiszcza, każda po ponad 800 stron, więc za to 2,5 tysiąca relaksu zupełnego, stron przeczytanych. Nie ma jednej książki, którą bym poleciła, bo jak wie, każdy odbiorca jest inny, ale jeśli zaczynamy od tych najmłodszych, to pakiet dla najmłodszych i właściwie wspólny kod kulturowy to oczywiście Nieśmiertelny komuś Puchatek, tak? Ukochane Muminki, Mikołajek, potem co? Adrian Moll, prawda? Którego trzeba znać. No to chyba moje ulubione, jeśli chodzi o ten etap, przyznam się, przez Harry'ego Pottera nie przebrnęłam, ale teraz czekam z niecierpliwością na taką książkę i jeśli ją przeczytam i to, co o niej czytam na razie, ona się ukazuje teraz na targach nowości, książka pod tytułem Szczygieł, też wygląda na opasłe tomiszcze, bohaterem jest chłopiec kilkunastoletni, jego historia. Najbardziej chyba takie fantastyczne coś opowiadania, coś tego typu, ponieważ fajnie to działa, można się przenieść w taki świat, gdzie coś się dzieje ciekawego, nie taka codzienność. Myślę, że Hobbit Tolkiena jest to dosyć fajna książka, ciekawa bardzo, no, nie nudzi się przy tym i fajnie się ją czyta. Jakie książki lubisz czytać najbardziej i dlaczego? Najbardziej lubię czytać książki przygodowe i romantyczne, bo są one bardzo ciekawe. Osobiście poleciłam książkę Opium w pokole, bo póki co to była moja ulubiona lektura. Jest naprawdę ciekawa i bardzo wciągająca. Najbardziej lubię czytać romanse. A dlaczego? Pomagają odnaleźć się w życiu, przetrwać chandrę i depresję. Jest to książka Kwiaty na stepie, poruszająca książka oparta na faktach. Jest to powieść ukazująca losy Polaków zesłanych w głąby Rosji podczas II wojny światowej. Po przeczytaniu tych wspomnień człowiek docenia zwykły szary dzień we własnym domu bez głodu. Bo to jest przepiękna opowieść i to jest na faktach. Ja bym polecił książkę Metro 2033, ponieważ to jest taka książka dla ludzi, którzy lubią jakieś takie bardziej mroczne miejsca, tak sobie po prostu powyobrażać. To jest taka książka bardziej horror. Jaką książkę poleciłby pan i dlaczego? Jaką książkę dlaczego? Czekajcie, dajcie mi się zastanowić. Ostatnio z synem czytamy sobie Gwiezdne Wojny. Gwiezdne Wojny od początku pradawnych czasów aż do
aktualnych, ostatnich odcinków? Jest to bardziej rozbudowane, bardziej ciekawe, gdzie wiele wątków, które w filmach były tylko lekko zaczęte, tam są rozwinięte. Nowych książek szukam troszkę w internecie, ale dużo też nowości moja córka podrzuca. Takie, można by powiedzieć, lekkie, jakieś tam romanse, historyczne książki lubię. Tutaj właśnie pani się śmieją, bo ostatnio jest tak, lubię czytać książki, można powiedzieć, na czasie, a skoro powiedziałam, że podrzuca mi córka dorosła, to też te książki czasami są takie różne. Tam parę miesięcy temu czytałam książkę Kwiaty na poddaszu, tak? Poleciłabym ją do czytania, może nie jeszcze, może też już wam, bo jesteście też już w takim wieku, która właśnie różne pokazuje różne aspekty życia. Jest to książka i można powiedzieć i smutna, i piękna, i tragiczna. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawa książka. To taka z ostatnich. Czytałam też takie inne ostatnio książki, ale może nie polecam wam jeszcze do czytania tych książek. No i bardziej lubię czytać książki, oczywiście lubiałem i lubię książki czytać, to oczywiście dwie książki, dwie rodzaje książek. Pierwsze książki to są książki filozoficzne, które od zawsze jakoś były mi bliskie. Od czasów szkoły średniej właściwie, potem przez studia i potem w trakcie studiów doktoranckich. Dużo musiałem czytać książek filozoficznych i oczywiście książki teologiczne. Książki teologiczne z uwagi na to, że to był przedmiot moich studiów magisterskich, licencjackich, doktoranckich, więc musiałem mnóstwo, tysiące książek teologicznych przeczytać. Natomiast filozofia to jest moja pasja. Jeżeli sięgam do książek filozoficznych, to jest jakby taka moja odskocznia. Książki filozoficzne oczywiście są bardzo różne, więc trzeba też umieć w tej filozofii wybrać. Oczywiście najbardziej interesuje mnie dzisiaj na tym etapie, na którym jestem, to interesuje mnie tak zwana filozofia języka, czyli filozofia, która bada struktury podstawowe języka, którym się posługujemy. Jaką książkę poleciłby ksiądz najbardziej i dlaczego? Więc może tak, może jeśli chodzi o książkę to, czy księgę, to poleciłbym tym wszystkim, którzy jakoś się utożsamiają z chrześcijaństwem, to na pewno poleciłbym Biblię. Na pewno warto przeczytać niektóre lektury, które są obowiązujące w szkole. Być może, że nie wszystkie są interesujące, ale na pewno niektóre lektury są bardzo ważne jakby w rozwoju intelektualnym człowieka. Na pewno je trzeba było przeczytać. Natomiast jeśli chodzi o literaturę współczesną, no to już tutaj, ponieważ jest taki gąszcz tej literatury, która ma bardzo różną wartość, od bardzo kiepskiej po dobrą, po bardzo dobrą, no to trzeba tu już mieć pewien zmysł, żeby się zorientować, do jakiej książki współczesnej możemy sięgnąć. No ponieważ no, literatura czy książka współczesna jest bardzo różna. Niektóre książki współczesnych autorów nie proponują nic, za wyjątkiem takiego typowego współczesnego nihilizmu, czyli nic. Ale niektóre oczywiście zawierają bardzo, bardzo wiele, wiele przesłanek i wiele wartości. Ale tu się trzeba już orientować i każdy powinien sobie poszukać czegoś, co lubi coś, co odpowiada jego światu wartości. Bo książki czytamy między innymi dlatego, żeby też nasz świat wartości jakoś się utwierdził, czy jakoś ugruntował. No, nie sięgamy do czegoś, co jest nam zupełnie obce w sensie myślenia, w sensie wartości. Książki, jakie najbardziej lubię czytać, myślę, że to są romanse. I też takie książki, gdzie opisywane są losy młodych ludzi, w takim wieku podobnym do mnie, ale i też takie losy, gdzie dzieją się osobom, które jakoś wpłynęły na ich życie. To mnie bardzo ciekawi, żeby usłyszeć, jak inni ludzie sobie z tymi problemami radzą. Książki, jakie poleciłabym innym, to jest bardzo młody pisarz John Green i
mam takie trzy jego książki. Papierowe miasta, Gwiazdy naszych wina, chyba jego najbardziej popularna, i W śnieżną noc. I jeszcze jest jedna książka, tylko niestety nie pamiętam autorki, i to jest Zostań, jeśli kochasz. Też bardzo książka, moim zdaniem polecenia, ale bardziej dla tych młodych w moim wieku. Dlaczego czytasz książki? Bo są bardzo fajne. Jakie książki lubisz czytać najbardziej? Wszystkie bajki. Jaką książkę poleciłbyś innym i dlaczego? Kubusia Puchatka, bo ma fajne przygody. Gdzie szukasz nowych książek? W bibliotece. Wypożyczam. Czy lubisz czytać z kimś, czy samemu? Z bratem i z siostrą. Moją ulubioną książką jest Dzień Cwaniaczka. Dlatego sądzę, że jest jakby takie krótkie, dużo obrazków, a dzieci tak to takie lubią. Moja ulubiona książka, którą mi mama czyta, to nie jest Wampirek. Lubię książki o piłkarzach. Zawsze dowiaduję się, jak się te piłkarze nazywają, jak dobrze grają i czy wygrywają dużo meczy. No. Moja ulubiona książka to jest Lego Hobbita, Harry Potter i Wampirek. Lubię czytać Star Wars, komiksy Star Wars Rewrianci. Jest bardzo mało do czytania, o więcej obrazków, dużo śmiesznych rzeczy. A poleciłbym książkę Magiczne Drzewo. Sądzę, że jest tam trochę ponad 300 stron, ale jak się wciekawiłem, to 3 dni przeczytałem.